Cześć widzowie, witam was w moim kolejnym filmie. A dotyczy on sprawdzenia samolotu KI-43, ponieważ w patch notach najnowszej aktualizacji Wind of Change ślimaki twierdzą, że wszystkie sokoliki KI-43 zostały poprawione. No i sobie wziąłem właśnie KI-43-2 na lot testowy, żeby zobaczyć, jak też on się sprawuje, bo podobno ma latać lepiej na mouse aimie i być taki bardziej sterowny. Początek meczu zaczyna się wznosić i to jest pierwszy test. Sprawdzam tutaj, jak on się obraca przy pomocy lotek rolem, bo poprzednie wersje flight modelu powodowały, że on się obracał pieruńsko szybko, ale jakby to powiedzieć, niedokładnie w osi obrotu, to znaczy tam, jak widzicie, jest sobie taki krzyżyk, który pokazuje, gdzie moje karabiny celują, to kiedy się używało obrotu lotkami sokolika, to on jakoś tak mu ten dziób latał wokół tego punktu i to była jedna z jego wad. Druga to była taka, że on po prostu tak pieruńsko szybko się obracał, że był wręcz aż zbyt zwrotny. Ale tutaj pierwsze loty i pierwsze obroty pokazały, że ten mechanizm został już wyeliminowany, no i samolot dużo posłuszniej się prowadzi. Pierwszy atak nieudany, no ale trzeba się przyzwyczaić do sokolików na nowo. No może sobie na tego spadnę. A, coś tam dostał. No, chciał jakiś łobuz czołówki, ale nie ma mowy, żebym taką fajną maszyną latał na czołówki. No, a po udanym ataku odzyskuje trochę pułapu. No i patrzę, kogoż kolejnego dałoby radę zaatakować. Może to B-17? To B-17 chciało wyjść na czołówkę, ale weszło w wiraż za późno, no i mogłem go dzięki temu strzelać. Podobnie na szybkości zdjąć tego iszaka. No jak widzicie, jak mi się on tak giba, kiedy go próbowałem utrzymać brzuchem do góry, lewo, prawo, to jeszcze nie do końca tą jego nadsterowność poprawili, no ale jest już przynajmniej w miarę do jakiegoś tam opanowania. Więc zdecydowanie czuję, że jest lepiej jak było. Wprawdzie to nie jest jeszcze to, co było po wprowadzeniu sokolika tego trzeciorowego. On się prowadził na samym początku wprost bajecznie. No ale dobrze jest. No i przy okazji też japońskie karabiny 12 mm wydaje się poprawili, tak samo jak włoskie. O, a co tu mnie za łobuz spróbuje sięgnąć z nienacka? Jest jeszcze jeden. No dobra, to będzie dobra okazja do przetestowania właściwości lotnych sokolika, aczkolwiek awanturowanie się z dwupłatami to tak normalnie nie jest za szczęśliwym pomysłem. Ale ja wdaję się w tą awanturę w pełni świadomie. No dobra, jakiś climbing spiral. Ha, podczas latania nie pamiętam, żeby mnie tak widok kamery skakał na boki, dziwne to trochę. Może na powtórce coś zrypali. No nic. O, nie zderzyć się z Heinklem. Spróbować spizgać
bombowiec, zanim zrzuci bombę. No chyba się udało. No to co, jakiś kolejny frag by się przydał, a kandydatów tam trochę na fraga jest. Tylko no, żeby się tak nie wpałętać jakoś nieszczęśliwie komuś pod lufę. O, Biszotery J7P są zajęte z moim sojusznikiem, więc może się uda któregoś z nich. No, udało się. Niestety sojusznik zaczął skręcać, no i to mi przeszkodziło w tym samym podejściu dopizgać Biszutera. No ale co się odwlecze, nie uciecze. Nie, robaczku, z tak daleka to ty nie trafisz. No dobra. Może by spróbować się pokręcić trochę z tym Heinklem, tylko jeszcze go troszkę odciągnął. Dobra, już. O, zawrócił. To nie fart dla niego. P17. Tak, coś widziałem na radarze, że mnie chyba goni, ale w pierwszej chwili tego jazda się chyba nie dostrzegałem, ale teraz już widzę. No dobra, trzeba by go trochę od Heinkla odciągnąć, albo i nie, no i wypróbować, jak to z tym poprawionym sokolikiem jest. Od razu mówię, w normalnych okolicznościach to bym się tak nie bawił. Jest naprawdę dobrze. No wam powiem, że skoro z I-15 Sokolik daje radę utrzymać się w zakręcie, przynajmniej przez jakąś tam krótką chwilę, to jest naprawdę dobrze z tym samolotem. Aczkolwiek, no nie czarujmy się, jakby ten pilot I-15 był bardziej ogarnięty, to by się tak zrobić nie dał. Chyba B17 próbowało z nienacka wziąć. Ta. O, i Heinkel się pałęta. Heinkel to co tu robi? No, nieważne co robi, ale się wymknął, więc trzeba zrobić splitesa i się puścić w pogoń za nim. O, zrzuca bomby. Nie ocala artylerii, czy co on tam bombarduje. To chyba, że nie trafi. A, ale trafi. Mecz ma się już ku końcowi, także podsumowując szybko, sokoliki teraz latają naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie.
No i polecam sobie spróbować. Testowałem też Sokolika trzeciorowego, ale tam najwięcej fragów w meczu to chyba miałem 8, więc to nie ma sensu nagrywać. A i walki nie były jakieś takie specjalnie mocno wymagające. No ale już dało się wyczuć, że i wersja K43 3 odsu też jest poprawiona, no i też lata całkiem sympatycznie. No dobrze, teraz zobaczymy, czy się uda tego, co to jest, Marconi spizgać. Trzeba się wstrzelić, no niestety. Akurat mi się skończyła amunicja, a on atakuje ostatnią artylerię. No i mecz zaraz zakończy się przegraną. Mam nadzieję, że się wam podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!